Słuchajcie, to jest wasz dzień dzisiaj. Pomyślcie o tym, że to może być najlepszy dzień w waszym życiu. Teraz, kiedy słyszycie mój głos, teraz może się dokonać rewolucja w waszym życiu, tak jak dokonała się w moim. W moim się dokonała, gdy zawołałam do Boga, do Jezusa, że chcę Go poznać. I tak samo może się dokonać w waszym życiu. To może być dzień, który zmieni całe wasze życie. Ja mówię wam o Bogu, który jest Bogiem mocy i który jest Bogiem miłości. Gdy przychodzi do życia, niesie zawsze zmianę. On niesie zawsze rewolucję. On zmienia wszystko, On podnosi. To jest Bóg, który zmartwychwstał. Czy myśleliście o Bogu, który tak bardzo pokochał was, że oddał to, co my ludzie uważamy, że mamy na ziemi tu najcenniejszego? Oddał swoje życie. Swoje życie oddał za was. Po to tylko, ażebyście wy, jeżeli uwierzycie i weźmiecie to do swojego życia przez wiarę, mogli zwyciężać, mogli żyć, mogli zmartwychwstać w swoim życiu, w każdym miejscu. Jego moc niesie zmartwychwstanie przez wiarę w Jezusa do każdego martwego miejsca w naszym życiu. On oddał to, co my uważamy, że mamy najcenniejszego, swoje życie. Czy wyobrażacie sobie, że moglibyście za kogoś umrzeć, oddać to, co my ludzie uważamy, że mamy najcenniejsze? A Bóg tak zrobił, Jezus tak zrobił, z miłości do nas poszedł na krzyż i umarł za nas, za swoje dzieci. Po to, jeżeli my uwierzymy, to żebyśmy mogli wziąć Jego moc i Jego miłość do swojego życia i zmienić swoje życie. To jest Bóg mocy. To jest Bóg, który gdy przychodzi, to zmienia życie. Ja miałam guza w piersi. Przyszłam do Boga. Zostałam uzdrowiona. Nie mam guza. Mam na to dokumenty. Miałam zapalenie tarczycy. Nie mam zapalenia tarczycy. Zostałam uzdrowiona, bo to jest Bóg, który jak przychodzi do życia, to zmienia to życie, uzdrawia, uwalnia. Jeżeli macie depresję, jakąkolwiek inną chorobę, chodzicie w lękach, to jest Bóg, który gdy przyjdzie do życia, to zmieni się wasze życie. Ja sama skończyłam w tym mieście studia na uniwersytecie, skończyłam Wydział Prawa, myślałam, że dobre studia, później praca, a może rodzina, dzieci, kariera zapewnią mi szczęście, ale czego się nie imałam? Wiedziałam, że w środku jest pustka i nic z tej pustki nie zapełnia, że pieniądze to również nie jest coś, co wypełnia tą pustkę. Szukałam dalej. Ja się bałam, że moje życie tylko tak będzie wyglądało, że będę szła do przodu, a ta pustka tak naprawdę się nie zapełni. I w tym miejscu swojego życia poznałam Boga. Boga, który gdy przyszedł do mojego życia, to wypełnił tą pustkę. Poznałam Jezusa i okazało się, że On wypełnił tą pustkę. Nic, co mógł mi oferować ten świat, tej pustki nie wypełniało. A Bóg, do którego zawołałam, przyszedł i ją wypełnił. Otworzyłam swoje serce i powiedziałam, jeżeli to jest prawda, że Ty jesteś Bogiem, Jezu, jeżeli to jest prawda, że przynosisz pełnię do życia każdego człowieka, to ja teraz otwieram swoje serce i mówię do Ciebie, sprawdzam Cię, przyjdź do mojego życia i pokaż mi, jaka jest o Tobie prawda, że jesteś taki, jak mówi Twoje słowo. I przyszedł do mnie taki Bóg, Bóg, który jest prawdziwy, ten, który mnie uzdrowił, ten, który wypełnił moje życie, ten, który przeniósł pełnię szczęścia do mojego życia, ten, który przychodzi z odwagą. Takiego Boga poznałam i dlatego mówię do was, to jest wasz dzień. Teraz, kiedy słyszycie ten głos, teraz przybliżyło się do was królestwo. Bo słowo mówi, że to, co słyszycie, jest głupotą dla tych, którzy giną, ale mocą zmieniającą życie dla tych, którzy uwierzą. Ja mówię wam o Bogu, który przychodzi z miłością, o Bogu, który jest Ojcem, Ojcem, który nie karze, Ojcem, który kocha swoje dzieci, które pragnie przyciągnąć je do swojego serca, sercem do serca. A żeby On przyszedł, musimy otworzyć swoje serce i zawołać do Niego, tak ja chcę Cię poznać, chcę Cię poznać, chcę Cię poznać jako Boga, jako Ojca, chcę Cię poznać Twoją miłość. Jeżeli jesteście chorzy, to zawołajcie do Niego, powiedzcie Mu o tej chorobie i powiedzcie, że chcecie Go poznać. Jego moc czyni cuda, Jego moc uzdrawia, Jego moc podnosi rodziny, Jego moc uwalnia. Ludzie, którzy przyszli do Jezusa, są uwolnieni od narkotyków, są uwolnieni od pornografii, są uwolnieni od alkoholu, zmieniają się ich rodziny, podnoszą się rodziny.
są uwolnieni od wszelkich nieszczęść, którzy mieli w życiu. Przebaczają, idą do przodu i żyją, bo to jest moc, która jest miłością, która realnie zmienia życie. Jeżeli potrzebujecie jakiegoś uwolnienia, uzdrowienia, jesteście chorzy, przyjdźcie do nas. Ja sama zostałam uzdrowiona. Położymy na was ręce i się pomodlimy. Poznacie Boga mocy, który realnie zmienia życie, tak jak zmienił nasze. Amen.